Dzień dobry, Łukasz Cichy, Technologii Gazeta.pl. Oglądacie Politechnikę. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kwestią bezpieczeństwa telefonów, ale nie chodzi o nam o tak zwane wirusy komputerowe, tylko o oprogramowanie szpiegujące. Tak, drogi widzu, twój telefon może cię szpiegować i nawet o tym nie wiesz. Wysyłam wiadomość tekstową do urządzenia. Zwyczajnego SMS-a o treści tu twój władca. Teraz każde poprzedzące połączenie głosowe będzie przechwytywane i nagrywane. W programie także polski robot-chirurg Robin Hart. Dalibyście się pokroić chirurgowi bez palców? Nie musi się schylać nad pacjentem, zerkać w bok na monitor, tylko siedzi wsparty o konsolę sterującą i widzi 10-krotnie powiększony obraz trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD. Za sprawą telefonu z aplikacją My Warsaw przeniesiemy się w przeszłość stolicy. To jest taki przenośny, mały, kieszonkowy wehikuł czasu, który każdy może nosić przy sobie. Jest to po prostu niesamowita możliwość zwiedzania i odkrywania miasta na nowo. Mamy dla Was też dwie gry wyścigowe, jedną polską, a drugą darmową. Zainstalowanie programu antywirusowego na komputerze to druga czynność po postawieniu systemu. To wiemy, do tego przywykliśmy i nikt nie ma z tym problemu. Jeśli lubimy swój komputer, po prostu musimy go odpowiednio zabezpieczyć. Teoretycznie to samo powinniśmy robić także z tymi malutkimi komputerkami, z tymi, które nosimy codziennie przy sobie, czyli ze smartfonami. Wraz ze wzrostem naszej aktywności w sieci, do której coraz częściej wchodzimy właśnie za pomocą telefonów komórkowych, rynkiem mobilnym bowiem zainteresowali się także cyberprzestępcy. Rick Ferguson z Trend Micro pokazał nam, jak w prosty sposób można przejąć kontrolę nad niezabezpieczonym telefonem i wykorzystać go przeciwko jego właścicielowi. Do zainfekowanego telefonu wystarczy wysłać SMS-a aktywującego złośliwą aplikację i w zasadzie gotowe. Telefon wykonuje polecenia bez wiedzy właściciela. Możemy przechwytywać przychodzące połączenia głosowe lub SMS-y. Lub podsłuchiwać za pomocą mikrofonu szpiegowanego telefonu. Zgromadzone dane telefon zapisuje we własnej pamięci w ukrytym folderze, a kiedy będziemy chcieli je odebrać, na koszt właściciela wyśle je nam na publiczną witrynę w sieci. Nic prostszego. To jednak tylko część historii. Zamiast szpiegować, złośliwe oprogramowanie może bez naszej wiedzy naciągać nas na połączenia z numerami specjalnymi. Równie łatwo za sprawą złośliwego oprogramowania zmusić telefon do łączenia się z drugimi numerami premium. Czy na przykład wysyłania SMS-ów na numery specjalne. To w efekcie będzie kosztować użytkownika mnóstwo pieniędzy. Jak się chronić przed złośliwym kodem? Po pierwsze, nie instalować aplikacji z nieznanego źródła. Po drugie, czytać regulaminy i monitor aplikacji, a po trzecie, robić to konsekwentnie. Nie zaszkodzi pewnie też zainstalować aplikacji, która ostrzeże nas, zanim staniemy się ofiarą cyberprzestępców. Leżymy na stole operacyjnym zupełnie sami. Nad nami wisi tylko olbrzymi,